Witam was, jestem Repus, to jest kolejny odcinek z Heroes of Iron 4. Kontynuujemy naszą rozgrywkę jako Ottoman Empire. Prowadzimy obecnie wojnę z Austrią. Troszkę się ostatnio zdenerwowałem przez ten front, przez te góry tutaj, ale ostatecznie jakoś to wyszło. Kontynuujemy tutaj atak i właśnie pod ostatnim odcinkiem jedna osoba napisała, że no znów mam przestery na filmach. Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, że mam coś takiego jak przestery na filmach. Dlatego, jeżeli ktoś uważa, że są jakieś przestery u mnie na filmach, to proszę bardzo, napiszcie mniej więcej w którym momencie, żebym dokładnie zrozumiał, o co wam chodzi i tak dalej. Może podczas tej wojny, ponieważ na razie tak sobie w sumie czekamy. A właśnie, a może jakieś linie ofensywne. Tak, żeby za góry nie wychodzić zbyt ambitnie. Tutaj już linię ofensywną posiadamy i tu linię ofensywną posiadamy. Chociaż ją mógłbym troszkę zmienić. No i może podpowiem nam troszkę na wasze komentarze, ponieważ teraz chcę się troszkę pobronić, by móc odnowić manpower. A może zaatakuję to miejsce? Ponieważ wtedy troszkę dywizji odetnę i to byłoby bardzo dobre. Więc tak, jesteśmy w trakcie wojny z Austrią, więc przenegocjujmy z nimi umowy. Dokładnie, dlatego ja wziąłem od razu z Austrią, ponieważ chciałem ogarnąć te... Nie wiem, zapłaty, te długi, które posiada moje państwo. Ottoman Public Debt Administration. Zagrać z kimś multiplayera. I właśnie w tym jest problem. Kiksunia wyjechał. Wraca w sumie chyba dzisiaj. Lukas wyjechał. Nie wiem, kiedy wraca, zapomniałem się spytać. Jest jeszcze jedna osoba, z którą mógłbym nagrać multiplayera. A, Kałach mnie friendzonował. Jest jeszcze jedna osoba, z którą mógłbym nagrać multiplayera. Jednakże w sumie jej się nie pytałem, czy chce. Może ktoś wie, może ktoś nie wie, co to za osoba. Dalej. Repu, zrób marionetkę na Sudanie, będziesz miał Mujina tak dla beki. Czekajcie, to jest Arab? Tak, to jest Arab. No to nie, już za późno, żeby robić marionetkę w Sudanie. Już wolałbym eventowo, ponieważ tak już zdążyłem stracić te punkty, które straciłem wcześniej za to, że ich wziąłem, więc teraz nie chcę tego zmieniać na razie. Dalej. Macedonia w czasach Aleksandra była jak Sparta. Wiecie co? Jeżeli ktoś nie zakumał, o co mi chodziło z tą Macedonią, to ogólnie ja sobie bekę z tego cisnąłem. Z tego, że ogólnie Macedonia jest obecnie uważana za państwo słowiańskie. No, Słowianie, którzy mieszkają na tych terenach mniej więcej, są uważani za Macedonię. O tak, może na odwrót. I o to mi chodziło, z tego cisnąłem bekę ogólnie. I jeżeli ktoś tego nie załapał, to szkoda, przykro mi. Jednakże to właśnie to był cel mojej wypowiedzi, że haha, Słowianie i tak dalej, ponieważ pod którym to było odcinkiem? Chyba z Bizancjum? Z Europy? Nie, z Bizancjum... Nie, z Bizancjum z Hoja, o tak. Pod odcinkiem Bizancjum z Hoja było właśnie to, że... tam był temat Macedonii, znaczy miałem Aleksandra Wielkiego na miniaturce i... Były te teksty, że Macedonia to jest państwo słowiańskie, nie greckie, więc się powinieneś Grekami lecieć. Macedończyk gadać i tak dalej. I właśnie sobie te beki cisnąłem i właśnie to było nawiązanie do tego. Minister of Interior to chyba minister spraw wewnętrznych. No to w sumie to się zgadza, że Interior. Tak jak można się na tym zastanowić ostatecznie. Czy tutaj ta prowincja graniczy? Tak, graniczy. I może wy przestańcie atakować, bo zaraz zostaniecie skontrowani i się cofniecie. The Rise of Socialist Muslim Committee. Our counterintelligence specialist have noted a recent source of syndicalist activity in our country. Wypowiedz dżihad. Ale to będzie akcja. Nawet jakby mieli komuniści teraz walczyć przeciwko mnie, to ja to wezmę na klatę. Tak samo zawsze musimy, wszyscy biorą na klatę. Dżihad w sumie, Turcy by powiedzieli dżihad również podczas I wojny światowej, taka ciekawostka. A jednakże praktycznie żadne państwo arabskie się nie dołączyło do tego dżihadu, ponieważ uznali, że nie będą walczyć po stronie państw chrześcijańskich przeciwko państwom chrześcijańskim, bo to nie ma sensu. I tak dżihad nie powinien działać. Lecimy dalej. Spróbuj odciąć kilka dywizji przy tamtych górach, aby... które zniszczyły Ford. Zniszczyły front. Właśnie. Będzie trzeba to zrobić. Negotiate Austria Payments. Zrobię tak, tak i tak. Negocjowanie niemieckich tutaj. Płac. Renegotiation Austria Payments. At the current rate it will take us until to pay back. Serio? Aż prawie pół wieku po wojnie.
With the recent trouble, Austria finds itself. Maybe we can... deal to foreign... Offer weapons and supplies. Offer consumer goods. Offer one-time payment. We shall simply declare default. Okej. Zrobimy to tak, że po prostu powiemy, że nie będziemy płacić. Gdzie co Austriacy mi zrobią teraz? Bo chyba wojny nie wypowiedzą. Dalej lecimy. Dziękuję, wiem, że to jest najlepsza seria. W ogóle sam do tej serii nie mogę się doczekać, aż zawsze siądę do niej nagrywać, ponieważ nagrywam ją raz dziennie. Z tego też powodu, że... No właśnie, miałem taki... taką zachcianki, żeby tak ta seria wyglądała. Ale z tego właśnie powodu, że nagrywam ją raz dziennie, tak bardzo chce mi się ją nagrywać. Że tęsknię zawsze za tą wojną i tak dalej. Walić przesterami po uszach jak Gargamel. O to mi właśnie chodziło, jeżeli ktoś wie, o co chodzi z tymi przesterami, kiedy one są i tak dalej, no to proszę bardzo, niech napisze. Ale wy nigdzie nie... Czemu ja nie mogę tej dywizji zaznaczyć? Wy nigdzie nie idziecie. Też czekam na tą serię z niecierpliwością, bo lubię ją nagrywać. Nie Ottoman Empire, tylko Ottoman Empire. Okej. Okay. Kiksunię to Pała, również się zgadzam. Zrób marionetkę z Bośni i Hercegowiny, bo dzięki celu... No co mi z tymi relacjami? Ja całe Bałkany... Będę się trzymać tego planu, że chcę całe Bałkany odnowić tak jak były. Kiedyś tureckie, a później ewentualnie z reszty państw robić marionetki. Czyli na przykład nie zrobię tak, że Austrię zostawię, że Austria jest Austrią. Tylko, że... wchłonę ich, no bo kiedyś Turcy przecież szli na Wiedeń. Dobra, troszkę manpowera odnowiłem, troszkę pogadałem. To czuję, że mogę zrobić ofensywę w końcu na... Austriaków. Ile Austriacy stracili luda? 600 koła, z czego 400 na mnie, kiedy ja tylko straciłem 50k. To wynik bardzo dobry według mnie. Chociaż Niemcy cisną syndykalistów całkiem nieźle. To jest pierwszy raz, kiedy gram w Kaisera i Niemcy rzeczywiście pocisnęli syndykalistów. Tylko wszystko złożyło się naprzeciw syndykalistom właśnie. Czyli w sumie ani Rosja nie powiedziała wojny z drugiej strony. Niemcy oddali Białoruś faktycznie i Ukrainę tak dla bezpieczeństwa. Tutaj w sumie zajęli Holandię przed wojną jeszcze. W sumie Danubian Federation też powiedział wojnę. W sumie oni chyba walczą jeszcze z Włochami, walczą jeszcze z Hiszpanią. To wszystko przeciwko syndykalistom się obróciło. Dobra, jakoś ta ofensywa jest przeprowadzana. Czy wy tutaj w ogóle ruszacie się? Tak, dobrze. Tutaj atakować. Trzymać ich. Oni tutaj dojdą i ogarną granicę z Ukrainą. W sumie na Rumunii jestem teraz. Dodatkowo okręty, konwoje... Na dwa konwoje zrobię. Na razie nie ma chyba potrzeby, żeby robić jakieś niesamowicie... Wyrąbiste okręty, Hooder's Wings. Co oni tutaj przybijają? Co to jest za armia? Co wy odwaliliście z tym frontem? Wy ich tutaj przytrzymać. Wy macie dotrzeć na te prowincje w ogóle, gdzie oni sobie idą w tym momencie. Bo wy macie za zadanie odciąć ich tutaj w Albanii. Później robię to gdzieś tutaj przy granicy Albanii. Później robię... Podzielę was na armię południową, armię północną i po prostu tak się... Tutaj wy zajmiecie Grecję, oni idą dalej na północ. The Combined Syndicates of America declared war on Mexican state. W ogóle patrzyłem sobie cele narodowe, jak to wygląda i rzeczywiście byli blisko powiedzenia wojny. Niedługo będą bliscy powiedzenia wojny również Kanadzie. Okej, payment niemiecki zrobiłem. From desert. Niech to pójdzie, political a power chętnie bym sobie wziął. Tak i tak, ile tego jeszcze mamy? To może tak, offer. Po prostu przestaniemy płacić. Nawet niech Niemcy powiedzą nam wojnę, jestem na to gotowy. Jestem gotowy, żeby wziąć każdego na klatę. Czemu tutaj do jasnej nikt nie stoi ani nie idzie tutaj, w to miejsce? Ale debt się skończył.
I ten strzeliłeś sobie w stopę tym wszystkim. He, zaraz ciebie Niemcy zaatakują. He, 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 XD, lol. Robimy tak, budowę. Castle non-aggression pact with us. O! Się boję, o, jesteśmy Niemcami, Kajzerek, wygrał pierwszy raz wygrywa rozgrywkę od wielu, wielu lat, od wielu rozgrywek w Kajzerku, spójrzcie tylko na mnie. Halo, tutaj, tu! Jak te dywizje są czasami, kurwa, upośledzone. Ja tego nie rozumiem, że... Offer new future. Opt-out dissolved. Ogólnie na przykład, podam wam przykład, na jak czasami bardzo dywizje są upośledzone. Przyjmijmy sobie, że to jest podstawka, tak? Tutaj jest Wielka Brytania, tu są Włosi. Wielka Brytania ustawia tutaj dywizję. Włosi ustawiają dywizję tutaj. Włosi mają chyba jeszcze dokładnie tą prowincję tutaj. No to przyjmijmy, że Wielka Brytania jest tu, Włosi są tu. I to wygląda tak, że... Bierzemy Wielką Brytanię i bierzemy atak na Włochów. I co robią dywizje Wielkiej Brytanii? Idą całą siłą, czy jest ich 3 dywizje, czy 30, idą całą siłą na jedną prowincję, zostawiając tutaj puste, i dopiero później starają się to wszystko uzupełnić. Tak działa atak zarządzany przez komputer. I to jest żałosne praktycznie. Tak samo tutaj, nie było żadnej jednostki. Gdyby komputer jeszcze miał jakąś opcję, ale że komputer na zasadzie, że... nie, że komputer, że... Że przeciwnik, tylko komputer, że AI po prostu planów bojowych miało coś takiego, że byłoby w stanie robić koła, okrążać armię. A jedyne, co to ten komputer potrafi, to lecieć do przodu na pałę i to tyle. Tutaj na przykład, patrzcie, zero tutaj w dywizji było, jakim niby cudem? Nie wiem. Tak jak Pan Jezus powiedział. Niemcy są zbyt zajęte, żeby teraz ogarnąć się tymi zapłatami dla mnie. Tym, że przestałem płacić. Okej, to są papety. Gwarantują niepodległość. Military access. Military access. Non-aggression pact. Expeditionary Forces. Wojny. Okej, i to jest sojusz, czyli nie mają celu wojennego na mnie. Czy oni są... mają gwarancję niepodległości? Nie jest. Jedyne państwo, które mógłbym teraz zająć, to jest Armenia praktycznie tutaj. No nie będę na razie bawił się przerzucanie wojsk, gdyż mam tutaj całkiem sporo wojny przecież. 19 dywizji. Nie. Wy macie być przypisani tutaj. A może ktoś by tutaj poszedł, a nie tylko leciał. Czy wy macie. Jakim macie? Wszystko rozumiem. Dlatego to tak żałośnie wygląda. To już wszystko zrozumiałe, bo lecieli na pałę, nie dbając, czy mają zakryte prowincje i czy mogą atakować, czy nie mogą atakować. Jak wygląda w ogóle zaopatrzenie? Niby się trzyma. O, stali brakuje. Dlaczego? Czyżby Niemcy zerwali ze mną umowę handlową? A to wygląda. Jeden muszony brać stal od Szwedów. Ile mam? Raz, dwa, trzy. I tutaj dam jeszcze. A wolframik może bym ściągnął, bo w sumie jak mam w plecy... artylerię, to padałoby nie mieć właśnie w plecy artylerii. To się stało z moim państwem, ale nie wiem dokładnie co. Nie chciałem samoloty patrzeć. No bo jakaś kapitulacja poszła. Nawet nie wiem. Badania tutaj. Lecimy dalej. Recon Company Reconnaissance. A ja nawet nie mam Recon Company. To będzie kolejne, co pójdziemy. Bo sprzęt wsparcia tak u mnie kuleje. Tutaj zaatakować. Wy też tutaj pomóżcie.
Tutaj oprócz jednej dywizji, bo wygląda na to, że zaraz pustka tutaj się stanie. A zmienili zdanie jednak. Nie atakuj tu. Jak te góry potrafią irytować. Wy się zatrzymajcie z atakiem na razie. Przeszli przez góry, przynajmniej tyle. Dobra, może nie, bo skoro ta dywizja się tutaj wycofała. Przynajmniej zyskują doświadczenie, to jest plus największy tego wszystkiego, co się dzieje. Tutaj pomóżcie. Wy tutaj pomóżcie, wy nie atakujcie tutaj. Bo czekaj, w ogóle ręcznie będę wami chyba tutaj sterować, tak myślę. Bo albo chwilową przerwę w ofensywie byśmy potrzebowali, albo właśnie mojego ręcznego sterowania wojskami. Tutaj są fortyfikacje. Jak tutaj bardzo są fortyfikacje rozstawione. Tu jest całkiem niezłe fortyfikacje, co trzeba przyznać, dlatego ja bym chętnie przerzucił to wszystko w to miejsce. I zajął się Grecją. A te właśnie fortyfikacjami macie się zająć dokładnie. Dawaj, reform de gendarmerie. Tutaj też nie atakujcie. Chwilowa przerwa w ofensywie. Reorganizacja frontu. Tutaj widzę, próbują mnie przepchnąć, ale moi całkiem nieźle się bronią. I męczą tą dywizję górską, męczą, która jest akurat bardzo doświadczona. O, widzę, przeprowadzili ładną ofensywę. Czy jest gdzieś miejsce, gdzie ja mógłbym o tak ładnie im w plecy wbić? Za godzinę pójdą sobie, doskonale. Przepnijmy tą prowincję, czy jest jeszcze jakaś, którą tak ładnie widzę? Tutaj mógłbym teraz spróbować. Ty nie atakujesz. Jestem gotowy się cofnąć pod warunkiem, żeby oni się wyrżnęli w pień. Bo nie mają już manpowera, a prowadzą dwie wojny przecież. W ten sposób i w ten sposób. Teraz wykorzystamy to wszystko i skontratakujemy ich. Helvetic Commune has capitulated. Dobrze, tutaj udało mi się ich przepchnąć i tutaj... Jedzie ktoś tu, czy nie? Czy się rozmyślili wszyscy? Pomóżcie od razu. Syndykaliści się buntują. To jest wojsko brazylijskie? Nie, Danubian Federation. Lećcie tu, wy ich przytrzymajcie. Oni tutaj mają przewagę i to znaczną. Nie wiem, czy byłbym w stanie ich przepchnąć tutaj, przebić. Tego sądzę, że moje jednostki nie mają szans dotarcia przed nimi, gdyż są spowolnione i to znacznie. Commune of France has capitulated, luzik. A, walić to. Cofnij się, cofnij! Lecimy tutaj. Całą armią. No całą, no. Tymi wszystkimi, co graniczą. W Skopie tutaj ich odciąć. Bo widzę, że pomimo tutaj są trzy, pomimo, że są tutaj bici. To jednak nie mogę ich tutaj przepchnąć, ale tutaj byłaby już szansa. Socialist Republic of Italy capitulated. Tutaj zostali w końcu przecięci. Miałbym ich odciąć w tym miejscu. To w końcu mógłbym ładnie podzielić armię na dwie. Jedną zmusić do ataku na południe. Znaczy, no, wydać rozkaz do ataku na południe.
Więc po pierwsze, dywizje pancerne. Niech będą przypisane w sumie tutaj, rzeczywiście. Lepsza broń. Jericon Company. Czy cały czas się produkują? Nie. Czyli mogłem na przykład jednego light tanka zrobić i raczej nie powinno być żadnych problemów z zaopatrzeniem. Ale zaopatrzenie, zmienisz się czy się nie zmienisz? No, jednego akurat luzik powinno dać radę. Tutaj się przypisz. Powinno to pomóc, te tanki. Bo nie, wy nie jedźcie tutaj. Wy natomiast się udacie, ale chyba jedną dywizją, a druga ich wesprze dopiero. Gdzieś taki punkt ofensywy porządnej trzeba zrobić. Austriacy już stracili 1 000 000 ludzi na wojnę ze mną. No i właśnie, przepchnięci. Ale gdzie widzicie? Czyli tutaj nikt nie kryje, tak? Albo front się zbugował. Co to jest za podział na front? Tak robicie. Czemu tutaj nie może pójść dalej? The fuck? No dobrze, no to zróbmy tak, że to pójdzie w ten sposób. I zróbmy tak, że to pójdzie w ten sposób. I gdzieś wypadałoby ich w końcu przez to przeciąć. Żeby była opcja przebicia się. I ładnego podzielenia sobie frontów. Wasza dwójka niech dołączy tu, bo widzę, że jest troszkę bieda, jeżeli chodzi o dywizję i obronę w tym miejscu. Fajnie, że wy się kurwa słuchacie w ogóle. Czemu nie może tutaj wejść? Unit cannot enter province. No nie może. Coś teraz zbugowało. Czy tutaj mogę w końcu coś pójść? O, mam te 50 fabryk, to mogę pójść w lepsze badania. Skontrolujcie ich tutaj, bo mnie już to irytuje. Pomóżcie im w tym miejscu, wy zaatakujcie tu. Czemu ta milicja tak nawet do walki się nie dołączyła? Przynajmniej te jednostki przekroczą chyba Dunna. Nie, Dunna jest tu. Jakąś inną rzekę. Dobrze, zróbmy tutaj skoncentrowany atak z kilku stron. Szybko, niech te jednostki tutaj dołączą do tych. Zaczęli strepali tutaj Joint Third International. I znowu coś się zacięło? Gdzieś pokój? German Empire, ale się podzielili. Union of Britain, Wielka Brytania została sama przeciwko całemu światu. Wielki Reichspakt tutaj jest, intent. I trzecia międzynarodówka. Taka samotna. Odczepić się od moich czołgów. Atakujemy tutaj. Cofam się przez Austriaków teraz. Nie mogę tutaj przebić. O, przebiłem się. No dobra, niech tak będzie. Ja się przebiłem wcześniej, czy nie? Chyba tak. No dobra, to zróbmy ten mój plan. Zróbmy go. Idziecie tutaj wszyscy. Nie trzeba to stworzyć kolejną armię, żeby to jakoś ogarnąć ten zbugowany front tutaj. Wy. Jakoś się ustawili.
On dostaniecie generała Kazima Paszę może? A czy ktoś ma jakieś fajne trajty? Które byłyby przydatne, że to chociażby obrona. No nie, no to dostaniesz... O, niech będzie to rzeczywiście. Kamuflaż ekspert, niech się przyda. Winter ekspert mogę mu dać, a już za późno. A natomiast ten pan... Skasujemy tobie wszystkie fronty i damy tutaj głównie. I w ten sposób jakoś ogarnąłem te fronty. Te 19 dywizji niech się ustawi tutaj. I moim celem jest głównie zaatakowanie Grecji. Przepchnięcie jej. I później ogarnięcie wszystkiego. Hyc, hyc i hyc. Niech się jeszcze raz tutaj wszystko ogarnie, żeby nie atakowali przypadkiem. Teraz bym stworzył... No i co to znowu za lag? Co to za lag się pytam? Bym stworzył na przykład... Ta artyleria robi już zbyt... duże problemy zaopatrzeniowe. I bym teraz dodał... Tak, z 20... całą armię w sumie. Chyba, że brakuje sprzętu piechoty. Tak, brakuje. No to może nie całą armię od razu. 16 dywizji może być. Tylko będą to w sumie dywizje nieprzeszkolone. Czemu wy tak bardzo krążacie tą prowincję? Byście pomogli im tutaj, żeby się nie cofnęli. Dawać pancerniaki, robicie to. Tutaj. Tutaj. I konica w to miejsce. Zaatakujcie ich. Skąd oni teraz się dotarli tutaj? Tego chyba nie mam pojęcia, skąd oni się tutaj wzięli. No chyba, że po prostu się wycofali z jakiejś bitwy. Dalej, dalej. Dacie radę, 9-6. No dwa organizacje mają. Dobrze, przebili się. Teraz skończyć ten mały kociołek, który i tak jest sukcesem. Fuck. Fuck. Ciężko teraz będzie. Jest, obrona się wznowiła tej prowincji. Będzie trzeba tak czy tak chyba ofensywę pójść. No to robimy tak. Was tu. Was przesunę tutaj, żebym od razu wiedział mniej więcej jak ten front wygląda. Fajnie, że za góry nas przepchnęli. Anulować to. Ty masz najtrudniejszy odcinek frontu chyba, ziomek. Masz jeszcze milicję jakoś słabą. No wy natomiast musicie się przepchnąć tutaj, na północ szczególnie liczę. Wszyscy są tutaj, wszyscy są na tej, tutaj w tym ataku, nie są, no dobra, no to nie da od nowa tego dawać. Tylko tutaj po prostu tak narysuję. W sumie i tak tej ofensywy na razie nie będzie. Jak ta dywizja pójdzie się niszczyć, no to wtedy może... Wtedy może rzeczywiście przeprowadzę ofensywę jakoś porządną. Dawać, atakujemy. Musimy coś zrobić przecież. 8 okrętów tutaj mają. Czas, żeby moje... okręty, które się odnowiły, wróciły na pole bitwy. Z chęcią do boju oczywiście, jest chęć do boju. To może być bardzo ciężka wojna. Tylko jak
będę mógł zrzucać dywizję, to je pozrzucam. Nawet nad limit dywizji pójdę. Czyli tutaj mógłbym pójść jakiegoś pana, który ma aż 30 dywizji, na przykład tego tutaj. To będzie czas niestety. Ten ma natomiast... Jakiego masz skilla? On ma skilla 5, to ma 3 skilla. Ale dobra, mogę zmienić, żeby było 30 dywizji, bo teraz do niego dywizje dołączą. Dobra, dobra, nie idź tam. Jakoś Grecja idzie. Grecja to jest największy plus, bo jak tylko zajmę Grecję, to będę mógł zawrócić dywizjami. A teraz manpower mogę sobie pozwolić, a Austro-Danubianie nie mogą. Tam naddunajska federacja nie może na to pozwolić. Dawać, lecieć, jesteście zawodowymi osmańskimi jednostkami. Nie możemy sobie pozwolić na utratę tego. Ale oni tutaj mają przewagę. Oni rzeczywiście mogą wiele teraz osiągnąć z tą przewagą powietrzną. Może niech jeszcze Niemcy do Reichspaktu ich zaprosili. Chociaż tyle nie. Wielka Brytanio, liczę na ciebie, bo już na nikogo innego nie mogę liczyć w tej wojnie. Tej rozgrywce i tak dalej. Zajmować Larisę. Nie mam Chief of Staff w ogóle. Tutaj, School of Mass Combat się przyda. Więcej manpowera na pewno będzie przydatne. A poza tym głównie piechota też się przyda. Tutaj praktycznie wszędzie, na każdym polu bitwy, w każdym miejscu przegrywam pojedynek. Oprócz tutaj, jakbym dodał sobie fokus na to i ażbym temu panu w sumie dodał Force Attack. No w sumie tak, jak ich odetnę. To nie, będą to odcięci tutaj. To jeszcze Ateny będę miał czystą drogę do nich. Atakować tu. Czyli tą wysepkę też powinienem zaznaczyć, ale zaznaczę ją później. Może nie, może ty nie atakuj lepiej. Czy mogę już ich zrekrutować? Tak. Szybko by. Dość powie, czemu nad limit robisz? Przy nadlimicie jest kurent. Nie, dobra, w sumie dosyć duży nadlimit. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O, ham. Tutaj niech będzie. Ten potrzebuje wsparcia również. Lecieć szybko i pomóc. Wy w ogóle nie należycie do tego ataku. Wy jesteście jakby bez przypisania w ogóle byliście, dywizje. Dobra, tutaj jakieś okrążenia idą. Jakieś ładne tutaj kociołki. I może w ten sposób tutaj wszystkie dywizje się dołączą na raz. Tak do Aten sobie podjedźcie, na przykład. Co się stało teraz, to ja nawet nie wiem. Tutaj te dwa kociołki bym zniszczył, to Grecja stoi przede mną otworem praktycznie. Tutaj mają jakieś bazy morskie, to jest niestety minus nasz. Bo to daje im pewnie zaopatrzenie. Wy tutaj się wydłużcie. To 10 dywizji, pomimo że... Te dywizje co przybyły, mimo że są mało zorganizowane, to powinny jednak być użyteczne. Motorized. To nie wiem, dwa na przykład dam te ciężarówki. I Light SP Artillery też dwa. I jeszcze... Jako, że się kończą budowy, to pójdę w ten sposób.
ta jakaś ofensywa jest przeprowadzana. Odcinek jest bardzo długi, zarazem musiał go skończyć, a szkoda nawet, ponieważ bardzo mi się podoba ta ofensywa. Ta wojna, która jest wymagająca. Oni tutaj się wybronią. Tą prowincję wypadałoby zająć. Czemu czołgi jeszcze się nie włączyły do bitwy? Dobra, włączyły się. Mam jeszcze ziomka z 6 skilla, no dawaj ziomek. A tak by the way, może skilla bym obczaił u generałów. Infantry expert, chociaż ambusher też mogło być dobre. A to, tak myślę, że tam ambusher mogło być lepsze. Guerrilla fighter i guerrilla fighter. O, oni tutaj zaraz padną. Te kilka dywizji. Oni mają straty 1 300 000. Nie to, nie to. Chciałem nawet w escape, ale ta gra tak wolno reaguje. Nie, parę tysięcy ludzi tutaj mają w zapasie. A to cały czas nic z tym, że ca osmańska armia cały czas otrzymuje zaopatrzenie z postaci właśnie manpowera do swojej armii. No i walczymy. Front jakoś się zatrzymał w końcu. Nie cofam się jak idiota poza tym miejscem, gdzie nikt nie idzie tego kryć. Okej. Pójdźmy teraz tu. I cel narodowy na lepsze badania nam się zrobił. I możemy pójść w ten kierunek. I chyba w tym momencie mogę rzeczywiście powiedzieć wam do zobaczenia w kolejnym odcinku z Hearts of Iron 4. Widzimy się już jutro, mniej więcej o tej samej porze prawdopodobnie. Do zobaczenia, cześć, pa!